Jak zrobić dobry striptease? Przede wszystkim fajnie jest wybrać muzykę, która, znaczy jeśli decydujemy się na muzykę, bo myślę sobie, że można też bez, ale gdzieś ta muzyka nam pomaga, więc fajnie wybrać coś takiego, co do nas przemawia. Więc jedna kobieta będzie się czuła, czy pan, bo jak najbardziej panowie też oczywiście mogą robić striptease. Ja akurat pracuję z kobietami, więc tutaj mówię kobieta. Jeżeli czujemy, że ta wolna muzyka, taka bardziej zmysłowa, delikatna, to jest nasz klimat, no to od tego zaczynamy. A jeżeli czujemy, że mamy taką energię, że po prostu byśmy rozniosły cały świat, no to szukamy wiadomo czegoś innego. To jest chyba taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, szukamy stroju, w którym fajnie się czujemy. No, żeby zacząć ten striptease, trzeba jednak w coś się ubrać, więc też fajnie znaleźć coś takiego, w czym dobrze się czujemy, ale też coś, co łatwo jest nam zdjąć. Fajne są właśnie wszystkie te suwaki, a nawet dzisiaj, tak? Suwaki, które, tak jestem dzisiaj też ubrana, to suwaki, które gdzieś tam można sobie rozpiąć, jakieś guziki, żeby nie gdzieś tam przez głowę tego nie zdejmować, żeby to było łatwe po prostu. Można się jakoś fajnie pobawić ramionczkiem od stanika. Jakieś takie drobne rzeczy, ale też prawda jest taka, że jak ja sobie myślę o striptease, to niekoniecznie myślę o dziewczynie czy facecie, tak, który gdzieś tam robi striptease zdejmując wszystko. Ja sobie myślę, że striptease na początek to może być na przykład tylko ta rękawiczka, którą gdzieś zdejmujemy. Albo tylko jakaś jedna część, zdejmują na przykład tylko bluzkę. Albo jakąś jedną część, która jakby sama ta otoczka zdjęcia tego może być wystarczającym, fajnym show i to nie musi być nic więcej. Ja też często robię takie pokazy właśnie, które nie kończą się taką totalną nagością, tak jak wiele performerek burleski robi takie fajne striptease, zostaje w salach na sutnikach. Mi się zdarza robić jakieś takie elementy i widzę, że właśnie to też może być fajnym pokazem. Też pokazaniem, że niekoniecznie muszę korzystać z tego schematu, który zaraz mamy w głowie, bo często dziewczyny, jak myślą o striptease, mają jakieś takie z tyłu głowy poczucie, że striptizerki, że to jest jakiś rodzaj upokorzenia, robienie czegoś takiego. Więc niekoniecznie musimy to robić, jeśli mamy takie poczucie. Możemy sobie tam zdjąć jakąś jedną rzecz, może tylko właśnie tutaj jakąś jedną pończoszkę, jedną rękawiczkę, zostać wreszcie ubrania i to już też jest coś fajnego. Światło. Zależy, co mamy w domu. Fajne są rzeczy, które tak naprawdę dla nas stwarzają dobry nastrój. Jeżeli my jako osoba, która robi ten pokaz, czujemy się dobrze, to zawsze gdzieś to widać u odbiorcy. Ja się dobrze czuję na przykład przy świetle świeczek. Więc dla mnie to jest taka rzecz, która gdzieś tam jest ważna. Ale wiem, że jest dużo dziewczyn, które na przykład lubią mieć jakąś tam lampkę, która je oświetla z jakiejś konkretnej strony. Albo właśnie przeciwnie, lubią mieć światło takie duże, które oświetla cały pokój i czuć się po prostu jak na scenie oświetlone. I to też jest okej. Pytanie, co dla nas samych, co nam sprawia, że czujemy się dobrze same ze sobą. I wtedy widz na pewno to poczuje, że to jest właśnie to. Fajne są jakieś balsamy, które rzeczywiście nam pozwolą czuć, że mamy gładką skórę. Raczej odradzam wszystkie olejki, które gdzieś tam brudzą nam ten strój, który mamy. Ale tak naprawdę to tak jak ze wszystkim, to jest kwestia, co my same lubimy. Możemy zrobić sobie mocny makijaż i poczuć, że właśnie wchodzimy w jakąś rolę, jakieś stripteaserki. Niektórzy lubią takie różne przebieranki, tam nie wiem, pielęgniarki, policjantki, więc być może to też jest dla nas jakiś pomysł, jeśli się na co dzień nie malujemy, żeby właśnie sobie zrobić jakieś fajne sztuczne rzęsy, dużo brokatu. Ale to zależy, co my same lubimy. Być może zainspiruje nas jakaś konkretna performerka. Wiem, że dziewczyny często czerpią właśnie z Dite albo z Merlin na przykład. Ona co prawda nie tańczyła burleski, ale gdzieś, jeśli jest dla jakiejś dziewczyny taką ikoną, która pozwala dobrze się poczuć i jakoś osadzić w tym pokazie, to jak najbardziej każda inspiracja. Dla mnie tak naprawdę nie chodzi o striptease jako show dla partnera, tylko bardziej o takie poczucie się dobrze w swoim ciele. Czyli kiedy ja uczę striptease'u, większość dziewczyn, które do mnie przychodzą, tak naprawdę niekoniecznie mają albo nie od razu mają taki pomysł, żeby zrobić to dla kogoś, tylko bardziej, żeby właśnie zaprzyjaźnić się ze swoim ciałem, zobaczyć, co można z nim zrobić, zobaczyć, jak można ruszyć każdą część, jak można usiąść, czy jak można stanąć, żeby na przykład wyglądać na pewną siebie albo lekko jakoś uwodzić tym spojrzeniem, tym ruchem ciała. Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy skorzystać z tego już później w seksie, to może być fajny na przykład fajny rodzaj gry wstępnej. I wiem, że dużo facetów lubi striptease swoich dziewczyn, lubi patrzeć, jak one robią jakiś taki show. Aczkolwiek to jest też pytanie, no jak my same się z tym czujemy. To jest zawsze jakaś taka dyskusja. Ja nigdy nie zachęcam dziewczyn, żeby robiły ten striptease, jeśli one same czują, że mają przed tym jakiś opór. Fajnie jest się przyjrzeć też, dlaczego mamy ten opór. Czy to jest kwestia tego, że się czujemy niekomfortowo ze swoim ciałem, czy mamy jakieś przekonania na temat tego, czy może czujemy presję ze strony partnera i to nas jakoś zniechęca do zrobienia tego.
Ale jeśli już poczujemy, że gdzieś możemy to zrobić, to jak najbardziej jest to fajny element. Wiem, że dużo facetów rzeczywiście lubi patrzeć, jak dziewczyny się ruszają i rzeczywiście fajnie jest patrzeć na swoją partnerkę, a niekoniecznie na jakąś obcą kobietę. Fajna niespodzianka dla partnera to też często jest, wyskoczyć z czymś takim. Jeśli czujemy się na to gotowe, to też dziewczyny robią takie prezenty czasami swoim partnerom. Przychodzą do mnie w jakąś choreografię i mówią, że chciałyby zrobić taki prezent dla męża, dla faceta.